Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Change. No i właśnie, czeka nas pewnie jakaś duża zmiana, ale zobaczcie, mamy reputację na poziomie 51, to w sumie całkiem nieźle jest ogólnie. Ale tak, więc podsumowując to, co widziałem w komentarzach, to co, jakie mam własne przemyślenia na temat samej gry, no jak widzicie, mamy 28 punktów motywacji, bym to nazwał. W sumie rzeczywiście motywacja chyba z lepszym imieniem niż... nazwą polską niż szczęście, bo to jak mamy motywację, to chcemy działać dalej, tak jak nam spadnie do zera, wiadomo, game over. Będę się oczywiście starał jak najdłużej wyciągnąć na tym przebiegu, bo może akurat zdanie się coś, co poprawi nam te szczęście. I też obserwuję wasze komentarze, obserwuję jak wyglądają mechaniki tej gry i zauważam pewne takie małe... No uczę się, tak? Uczę się, jak zarządzać przede wszystkim tym naszym szczęściem, tą naszą motywacją. I to na przykład widziałem, że przede wszystkim trzeba uważać na to, jak jest zimno, no to się chować często, bo spada. Nie żebrać w okolicy, gdzie są inni żebrzący, bezdomni, ponieważ to chyba zabiera tam 5 punktów, tak? Za każde takie podejście. Reputacja, ale nie wiem, czy nieszczęście też spada przy okazji. Kurczę, to była reputacja czy szczęście? Może nawet jedno i drugie. Nie pamiętam już w sumie, kurczę, teraz, ale wiem, że wszystkie takie małe akcje mają wpływ na to, że spada nam szczęście. No i oczywiście głód, jak jest, to spada szczęście, jak jest niska higiena, spada szczęście. No i oczywiście wydarzenia, więc trzeba się skupić na tym. No to podejście ma być dobre, tak? To podejście, ten przebieg, ta postać ma... Jakby cały czas staram się robić coś dobrego, tak? Nie używać zbyt negatywnych rzeczy. Tu mnie zachęciliście, żeby... Przede wszystkim, no, będziemy chcieli zrobić podejście nielegalne. Tam mamy jakiegoś tam, nie wiem, kogo tam odblokowaliśmy, chyba uzależnionego. I też może podejście na reputację, chociaż wydaje mi się, że reputację tak czy siak zbieramy, więc nawet nie wiem, czy na nielegalu nie dałoby rady pójść też na reputację. Z drugiej strony, no, zobaczymy. Mamy kilka pomysłów, można też pójść na ostro w studiowanie, znaczy w naukę i tak dalej. Na razie nie będziemy zmieniać swojego miejsca, w którym żyjemy. Postaramy się po prostu odnaleźć w sytuacji i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, czyli muszę też ogarnąć, co tu ostatnio żeśmy zrobili. O, widzicie, jest coraz ciemniej. Okej, okay. Unspoiled fruit, super, bo to jest dobre, bo to znaczy, że nam zwiększy się też szczęście, jak dobrze pamiętam, tak? Jeszcze jest happiness, ale to wiadomo, na razie nie potrzebujemy tego szczęścia. Muszę też bardzo tutaj uważać. No, sorry, buddy. No dobra. O, ale ten skąd się pojawił? Tak nagle. No i teraz pytanie, czy on się nie będzie wkurzał teraz, tak? Bo na jego rewirze, ale on się tak nagle pojawił, prawda? Skubany. I'm short myself, czyli tutaj nie za bardzo. Też nie. A pani? No tak, tylko kartę masz. No to mamy tak, pralnie. No trzeba będzie, tak, ogarnąć, co tu się dzieje. Można się oczywiście też wymyć. Czemu nie? Tak, tanie czapki. Reduce effects from weather, ale nie mamy tyle pieniędzy na razie. W sumie jesteśmy biedni, tak? Ale też czas gra na niekorzyść, tak? Widać, że są wydarzenia też z czasem się pojawiają w tej grze, które wpływają na różne rzeczy. Tu mamy co? Increase cash from begging depending on how many maladies you have. No to na razie nie mamy za dużo maladies, więc to nie jest jakieś takie super potrzebne. Mamy godzinę 12. I tak, i przypomnieliście mi też, że mam przecież perka, który, jeżeli już jestem w jednym schronieniu, to mam... O, jak świetnie! O, jak znakomicie! Zobacz, trafiliśmy na piwo. Dobra, zrobimy tak. Rent a book. I co tu mamy jeszcze tutaj? Internet access. Some computers are free today. Choose between happiness or job application boost. Super. Wypożyczamy książkę. Tak, dzięki temu mamy większe bonusy chyba teraz, tak? I możemy teraz jeszcze studiować. Tak jest. A, you didn't concentrate well. O, jeszcze mi szczęście spadło, okej. Ale mogę studiować dalej. Work and study, proszę bardzo. Focused. Study speed greatly increased if happiness over 90%. O Jezu, to słabo. Low stats has less effect on job success. I more cash earned from jobs. Low stats has less effect on job success. No, wezmę confidence jednak. You can only use computer... Dobra, wiecie co? Browsing for happiness, tak mi się wydaje, to jest ważne. I podniosło nam o 3 punkty zaledwie. Dalej możemy studiować. Ale myślę, że na początku jeszcze sobie coś zjemy, nie? Na razie zrobimy leave. I teraz tak. No mamy książkę, którą trzeba będzie zwrócić jutro. Mamy też... No właśnie, tylko nie możemy na razie sobie chlupnąć. Sobie na razie walniemy... O. Podniesiemy sobie trochę radość. Dobra, zobaczymy, może coś więcej wyciągnąć z tego, coś więcej. Postudujmy sobie jeszcze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Studying. Cyk.
Znowu you didn't concentrate well. Co wpływa na to, że mamy koncentrację? Radość wpływa na większą koncentrację, czy nie? O, i dwa razy po... Dobra, dwa razy i... Ach, do trzeciej tylko otwarte, dlatego nie mogliśmy już więcej. Okej, to pozbieramy też śmieci, może uda nam się tutaj ogarnąć. Czyli, no mogę teraz wracać do... mogę wracać, kiedy chcę, do... Jeszcze jeden kawałek. Do schronienia. Nie ma znaczenia, o której godzinie, tak? Rush hour. Tylko oczywiście pamiętamy, że musi to być przed godziną. Do you really? I need it for my dog. Dobra, for my dog. I don't believe you. I pewnie spadnie mi reputacja, nie? Czy mogę jeszcze w tej? Aha, bo do 13. No dobra, to chyba czas powoli... Tak, trzeba powoli jednak wracać. Jest evening. You need somewhere to rest. No właśnie to próbuję zrobić, tylko na początku musimy jeszcze zjeść. Jemy sobie kanapkę. Dobra. A, od razu tutaj zarobimy hajsy. Dziękuję. Mam tylko niecałe 5 funtów. To nie jest dużo. Też mówicie, że sprawdzę telefony, bo można coś znaleźć? Check for change. There is nothing here. A rzeczywiście. Okej. Okay. To podpowiedź z komentarzy, że Staszek sprawdzi telefony, bo tam też można jakieś drobne znaleźć. No, proszę bardzo. Dzień się kończy o 8, czy kończy się o 9? Ja nie pamiętam. Zaraz pewnie się okaże. Tam już był telefon, ale wiecie, spieszę się teraz do sheltera i już nawet nie będę patrzył, czy to była 8, czy 9. Restore all hunger and some happiness. O, to było się przydało. Dobra, no to cóż, odpoczywamy. Rest. Bardzo ładnie się je teraz tutaj. You hastily prepare your sleeping area before the night cold settles in. Some hours later, you're suddenly woken by a man stumbling nearby, and he falls on top of you. He smells like booze and doesn't seem to notice you wincing under him as he struggles to get up. Do nothing, push him. No spijany jest, dobra, popchnijmy go, niech będzie. Zepchnijmy go. Oj, oj. Reputacja spadła. There is only so much you can take. You even lever him off, causing him to clumsily sprawl on the floor. Oh! What the fuck? He blinks at you for a moment. Sorry, mate. And then he falls asleep right there on the floor. You're still angry from the invasion of your space and angrier, still knowing he'll be there for snoring all night. But still, he seemed to be worse off than you. Trochę spadła nam reputacja i trochę nieszczęścia. Co my tu mamy? More good events in the street, but slightly... Dobra, to nie chcemy. Social other homeless will accept you more easily. You rough sleeper, you no longer lose happiness from sleeping outside. O, ale no mamy teraz shelter, nie interesuje nas to za bardzo, prawda? Other homeless will accept you more easily. Możemy wziąć chyba to. More good events in the street, but slightly more bad events in shelter. Z tego nie chcemy, bo spędzamy czas w schronieniu, prawda? Więc myślę, że accept you more easily. Może zaczniemy, może czas rzeczywiście zagadać z tymi bezdomnymi innymi. Tak mi się wydaje, że to jest chyba teraz moment na to, żeby rzeczywiście z nimi porozmawiać. Tak mi się wydaje. No dobra, okej. Okay. To jedziemy. Porozmawiajmy. O, you need something? I got what you need. Nah. Ciekawe, co on będzie chciał. Tu mamy coś w check for change? Nothing here, okej. Okay. Gościu, porozmawiajmy sobie. O, have you got time to talk? You wanna share phone numbers? O. I keep seeking a dog around here. I think it's a stray. You wanna share numbers? I don't really know you well. Okej. Okay. If you steal from shops, you might get a ban. I thought it better be spent night in jail once, it wasn't. Hey, you met the others in the park? There's items in the shop that make sleeping rough easier. To się takie różne podpowiedzi są, widzę. No dobra, okej. Okay. W porządku, to pójdziemy sobie chyba rzeczywiście do parku. O, co my tu mamy? Apple. Eat it. A, myślałem, że da mi szczęście. Trzymamy się wokół na razie 30 punktów, oczywiście szarość jest, no bo wiadomo. Szaro jest, sprzedamy. Szaro jest, no bo wiadomo. Bo mamy mała radość. Kurczę, musimy się umyć. Musimy skorzystać z jakiegoś mycia. O! Unspoiled sandwich. Hygiene is low. A wiecie, mamy przedmiot, który może nam to podnieść, bo teraz... Nie, czekajcie, nie, tu jest możliwość umycia się. Poczekajcie. Tutaj. Proszę bardzo, okej. Jeszcze sprawdzimy sobie tutaj, nic nie ma w tym. Pozbieramy też bank, a możemy otworzyć w ogóle konto w banku. Nie wiem, czy to coś się przyda w ogóle, czy nie. Jeszcze tu zobaczymy w śmietnik. Nic. Właśnie, pójdźmy. Może jakieś pieniążki? Pójdźmy do parku. Sure thing. O, dziękuję bardzo. Jest pani bardzo miła. A pan? O, i radość. You seem like you need this. Thank you. Radość. O, patrzcie. Wow, jak nam radość teraz skacze. Dzięki temu, że ludzie są mili dla nas. Ale nie zawsze, tak? Nic nie ma, okej. Okay. A przy parku goś tak łatwiej, czy mi się wydaje? Nie, nie chcą. Dobra, zobaczmy.
Tylko teraz tak, trzeba pamiętać, wiecie co, leave. Bo chcę przede wszystkim może jeszcze się umyć. Chodzi mi o to, żeby wejść tam jak najlepiej przygotowanym do tego parku. Pies jest głodny. Ojej, czy mamy w ogóle jedzenie dla psa? O shit, nie mamy jedzenia dla psa. Niedobrze. Oj, oj. Wiecie co, to... No trochę spadło. Muszę znaleźć sklep i kupić jedzenie dla psa w takim wypadku. No, no nie ma opcji. To ważniejsze. Scrap, okej. Okay. Tu mamy jeszcze bibliotekę, której moglibyśmy... Return book. Thanks for returning this. Okej. Okay. Na razie oddałem książkę, bo nie chcę mieć problemów z tym związanych. Jest sklep, czy jest jedzenie dla psa? Jest jedzenie dla psa, super. Kupujemy, czy co, kupię od razu dwie? Tu mamy co? Chance of no crime increase when caught by police. Okej, okay, tu mamy jeszcze... kupię, wiecie co, kupię dwa żarcia dla psa. Czy pies już jest najedzony? Pies od razu jest najedzony, no właśnie, dobra, okej. Okay. To wracamy do tego parku, bo park mnie interesuje teraz najbardziej. Póki nie ma zimy, tak? Bo zawsze, ostatnio w zimę byliśmy w tym parku, więc... Myślę, że lepiej będzie pójść teraz. I'm so hungry. Może na głodnego będzie łatwiej. With a cute dog here. Okej, super. Any change? Dobra, wchodzimy. Bo to jeszcze to kosztuje nas to czas, prawda? Jakieś jest wydarzenie. No dobra, pójdźmy na piknik. 30 minut. Enter. Zobaczmy. O, okej. Maybe someone is feeling kind. Beg? Oh, you are pelted with angry shouts and insults for disturbing people. Niestety. Okej, zobaczmy, co tutaj się dzieje. There is something on the ground over... It's scrap. Okej. Breach, zrobimy taki kurs. Na mostek pójdziemy. Oh, it's you. Okej, talk. Have you got time to talk? Always check the shelter during charity events. Check your hygiene is good before applying for jobs. The more you do something, the easier it gets. It always seem to be hungrier when I walk a lot. Aha, if you are caught in the rain, stay in the library for a while. Phone numbers? Nie za bardzo mnie zna. Okej, okay, a mogę się wymienić. Mamy dać mu trzy książki, żeby zdobyć co? Trzy książki, żeby zdobyć co? Ciuchy? Trzy książki? Jak to zrobić? Z każdej biblioteki jedną książkę trzeba pożyczyć? No thanks. Leave. Dobra. Idziemy tu. Looks like there is nothing here. Okej, okay, ale widzę, że jakieś tam szczęście było. Dobra, wychodzimy z parku. To tyle. Dobra, czekajcie, bo mamy mało czasu, mamy 4 godziny, żeby wrócić. Survival, okej. Okay. Hunger decays slower when less than 30, okej. Okay. Power walker, greatly increase walk speed, but walking drains hunger faster. I illness don't last as long. W sumie to jest dobre. Hunger decays slower when less than 30. Czyli my jesteśmy w stanie być głodni dłużej. Tak. Jak poniżej 30. Wiecie co? To chyba byłoby niegłupie. Możemy to wziąć. Niech będzie. Dobra, ale teraz musimy zajwaniać. Increase happiness gains sometimes. Aha, czyli ja wypożyczyłem książkę, dam książkę, a mimo wszystko mam cały czas jeszcze bonus. Okej. Okay. Rozumiem. Excuse me. I don't have anything. Dobra, czy mamy jakieś shity do rozdania? Marzę. You have. Idealnie mamy wszystko. Dobra, super. Okej. Okay. Jakiś hajsik wleciał. No dobra. To możemy poszukać pracy, gdybyśmy chcieli. A, dzień się skończy o 9, dobra, muszę to w końcu zapamiętać. Dzień się skończy o 9. Kurczę, ale co on może mi dać za 7 funtów? Czekajcie, chcemy zaryzykować? I get what you need, please? Zobaczmy, tylko tu idzie policjant, poczekajcie. Wiecie co? Ryzyk fizyk. No, zobaczymy, o co chodzi, może warto będzie na to, w to inwestować, please. I co? I co dostałem? Dobre pytanie, co dostałem. Bliss restores a large amount of happiness. Takie buty. Pastylka szczęścia. To może nie na koniec dnia? Bo się może okazać, że nie będę mógł pójść spać, jak będę gdzieś wstawiony. Jeszcze nie wiem tego. Ale wolę na razie nie ryzykować. Co jest tutaj w sklepie? Kanapkę mogę kupić. A co to są za buty? Co, Boże. Waterproof trousers. Improved walk speed in bad weather. Całkiem spoko. A tu mamy sandwich. Co prawda nie jest jakiś tani, nawet mnie nie stać. No właśnie, stać mi na razie na niego. Spróbujemy się trochę może pożebrać. I can't, I'm in a rush. O, idzie pan policjant, to już nie za bardzo. Dzień się kończy o 9, tak? No dobra, może ktoś tu jeszcze... A może z automatu weźmiemy coś? Vending machine, reduce effect of illness. Nie, to mnie nie interesuje. Spare change? Why would I do that? Come on, please, I need new clothes. Szybciej! Aha, szybciej! Nie ma czasu. Dobra, residence, rest, odpoczywamy, cyk.
No i musimy zobaczyć, co to jest za pastylka. Tu się można uzależnić podobno, nie? Więc trzeba uważać. It's pretty busy in the shelter today. Nearly over every bed is taken. But you see one left and quickly claim it for yourself. Just as you wrap up in what feels like luxury after sleeping outside, another person walks over. That's my bed. It's always been my bed. Get the fuck off. They put their hands in their coat pocket. No dobra. I teraz pytanie, czy się postawimy, zostaniemy? A jeszcze wsadzają, zobaczcie, ręce w kieszenie. Nie będę chyba ryzykował, przesunę się. Dobra, trudno. You decide it's not worth the trouble arguing over this. Maybe it really is their usual spot. You say nothing but a sigh as you gather what few things you have and settle on the floor some distance away. After a while they come over to you. Hey, sorry man, it's been a tough day. Here, take this as a thanks. Oh, they pass you half a sandwich and then they too try to sleep as well as they can. Proszę bardzo. Ciężki dzień był. Reputacja wzrosła i dostaliśmy jeszcze kanapkę. Dziękuję. Winter has come. No i teraz trzeba uważać. Depression. You cannot... Ojej, new malady? Depression, you cannot work or study if your happiness is less than 40. Lose happiness each day. Znakomicie. Pests, you awake to find a fox rummaging through your pack. It runs away with some of your food. Jeszcze lepiej. I co za... Całe jedzenie! Dostałem kanapkę, dostałem tyle fajnych rzeczy. No i mam niestety nowe maladies. Depression. Czyli nie mogę ani pracować, ani studiować, czyli uczyć się, jeżeli moja szczęście jest poniżej 40. I każdego dnia będę tracił szczęście. No, to coraz ciężej, coraz ciężej. No dobra, moi drodzy, w takim wypadku trzeba zobaczyć pigułę. Jak działa, Bliss. Wow, 60 punktów radości nam się podniosło. Czyli wiemy, jaka jest ostateczność, którą możemy zrobić. Możemy zebrać 7 funtów i kupić pigułę, ale jakie są... Jakie są skutki tego negatywne? You feel at peace, but the pain is coming. Tak coś mi się właśnie wydaje. It's freezing, dobra. Co my tu mamy? Co to jest to? Lighter. Create trash fires to stay warm. Freezes. O, jakie to jest super. Jakie to jest super. Gain hygiene when using shelters. Okej. Okay. To jest dobre, żeby trzymać radość w zimę trochę wysoko. Gain hygiene when using shelters. To też byłoby spoko. Ale no musimy zebrać trochę hajsu na zapalniczkę. Moim zdaniem jest spoko. Dobra, może pogadamy z kimś, może ktoś będzie chciał. O, dziękuję bardzo. Tu też pogadamy. Change. Here you go, buddy. Dziękuję bardzo. Begging. Martyr. Slightly increases begging success chance for each malady you have. O, okej. Okay. Increase cash from begging during rush hour i choice response from success. To jest fajne, bo mamy już malady, które z nami jest... Częściej. Slightning is begging success. Dobra, niech będzie martyr. Nic tu nie mamy w środku. Nie musimy na razie prać. Wolniej chodzimy. No właśnie, ja muszę się ogrzać. Kurczę. O, tutaj dobra, prawie się złapałem. No właśnie, mamy też increase steel. A nie, to nie, to nas nie interesuje. Nie w tym przebiegu. Nowy kość, który może mi coś dostarczyć. Czemu nie mogę kliknąć? No coś się zepsuło, nie mogłem sprawdzić telefonu. No dobra, nie będziemy oczywiście żebrać w okolicy tutaj. Spare some change? Sure, here, dziękuję. Dobra, mamy już, mamy trochę hajsu, dobra. Czy chcemy się pouczyć? Może chcemy trochę się pouczyć? Eat it. Niech będzie. Scavenging, świetnie. Precise picker significantly reduces hygiene loss when searching trash. Super. Increased chance of items in trash, też super. Dobra, to jest super. Significantly reduces hygiene loss. Super, nie będziemy tak często brudni. Okej, okay. Rent a book. Reading has to do something about people's skills, okay? Study. You studied for a while, super, dobra, trochę postudiowaliśmy, możemy jeszcze chwilę postudiować. Wiecie, dzięki temu też, okej. Okay. Wiecie, dzięki temu też jest taka szansa, że po prostu będziemy też ogrzani, nie? I o to chodzi przede wszystkim. Jesteśmy ogrzani, też szybciej chodzimy. Get something to eat, okej, okay. O, dziękuję bardzo. No, niektórzy tu są bardzo mili. Can't, I'm in a rush. Papki w ogóle nie mogę, z babką nie mogę w ogóle pogadać. Dobra, WC jest tutaj, to można się zawsze ogrzać, nie? Wash, warm up. O, to też potrzebuje trochę czasu, okej. Okay. Co tam w środku? Half a sandwich, eat it. Ale śmieci, dobra, o, tu możemy akurat śmieci zrzucić. Dobra, czekajcie, bo daleko odeszliśmy.
A chciałem jeszcze kupić tamto, wiecie co chcieli. Dobra, trudno, 20 pójdzie. Mamy 10 funtów, całkiem nieźle, dobra. Spindalamy. Na prędkości. Dziwnie się umieściły te śmieci. Mogłem sobie więcej śmieci zebrać, ale już trudno, tak? To już są detale. Choć każdy grosz do grosza się liczy, nie? Dobra, muszę zdążyć do sklepu. Przede wszystkim. Sobie łażą, to nie będę im przeszkadzał. Gość od piguły. Dobra, jest sklep. Dobra, chcemy kupić zapalniczkę. To może nam pomóc. Mogę też kupić Hygiene Using Shelters, co całkiem nie głupie. Dobra, możemy kupić szczoteczkę też. O, co tu mamy? Marker Pen, Create Signs from Scrap. To może być też potrzebne do czegoś, w razie czego gdybyśmy chcieli rozstawić na przykład gdzieś. To jest nasz shelter? Tak. I dzisiaj dostaniemy Restore all your hunger and some happiness if you rest here. No i super, leave. Dobra. Okej, to możemy chwilę... It's getting dark. No dobra. To już czekamy sobie tutaj. Zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. Co jesteśmy jeszcze w stanie zdobyć od ludzi. Check for change. Nothing. Jeszcze nic nie znaliśmy nigdy tutaj. Siódma. Nothing here. Spare change. I don't carry change, sorry. A, już mu zimno, dobra. Ale to dobrze, bo jesteśmy blisko sheltera, blisko schronienia. Możemy jeszcze zagaić. Chwilkę. Yeah, here. Okej, super. Dziękuję. No, bardzo ładnie. Dobra, idziemy, bo już zaraz dziewiąta. Nie ma co ryzykować. Idziemy odpocząć, dobra. I do spania. No i rzeczywiście trochę to działa. Another day is over. You lay down using your arm as a pillow and try to get some rest. There is a few others nearby, each keeping on to themselves as they try to rest from a hard day's living. Another arrives, hearing his rucksack from his shoulders, wearily before stretching and collapsing down beside you. He looks around at the others and then at you. Hey guys, I got a load of food here. Anyone got something to trade? How about you? Wanna give me that fresh socks? Czy chcę mu dać za jedzenie świeże skarpetki? Wymienić je za jedzenie? Jesteśmy w stanie zdobyć. Nie, nie dam ci skarpetek. You shake your head. Who knows if this guy can be trusted anyway? The others all do the same. He sighs and uses a nearby wall for support as he gets up. Oh well, thought I'd give it a shot. If any of you wanna trade some time, come by my place in the park. And with that, he wanders out of sight. For the rest of the night you are undisturbed and you sleep well. Co ciekawe, to naprawdę jest ten sam NPC. Jak go spotkamy go w parku, możemy z nim pogadać tam pod mostem. To jest dokładnie ten sam człowiek, dlatego ludzie pamiętają nasze uczynki. O to chodzi. To nie jest tylko pusta statystyka. You filled your stomach in the soup kitchen, leaving your feelings satisfied. I prawie, bo zobaczcie, i jaki osiągnęliśmy, moi drodzy, zobaczcie efekt. Jesteśmy praktycznie całkowicie zregenerowani. A zobaczcie, że było bardzo blisko. Ta piguła nas uratowała. Obyśmy tylko nie za często korzystali z tej piguły. I też mi się wydaje, że no, idziemy teraz do biblioteki trochę postudiować, ale też mi się wydaje, że po prostu, wiecie, piguła spowodowała to, że mamy te depresje. Może to ona jest tym powodem. Increase cash from begging depending on how many maladies you have. To jest całkiem, moim zdaniem, niegłupie, żeby w końcu dokupić. Także zobaczymy, może się uda. This is all I have. Zawsze coś, dziękuję. Excuse me, no change. Zobaczmy tutaj. A, jeszcze spadło mi... No dobra. Czasami spada mi też radość. Wiecie co? Kupimy. Wydaliśmy wszystko. Have a good day, mate. Pies jest głodny. Mhm. Mamy też... No ale wiadomo, to jest drogie. Teraz mnie nie stać. Patrzę w ogóle, co tu jest. Carry more scrap. Piesek jest głodny. Ale to dobrze. Poczekamy jeszcze chwilę z psem, tak? Poczekamy jeszcze chwilę z psem. Musimy też książkę oddać. Library book. Zdobyliśmy tak, mamy to, increase cash from begging for each malady you have, a mamy dwa maladies. Bliss addict. You lose a large amount of happiness any day you don't have bliss. Okej. I to jest negatywny skutek użycia. Czyli jak jesteśmy uzależnieni od tego narkotyku. Lose a large amount of happiness any day you don't have bliss. Czyli musimy jeszcze cały czas te 7 funtów wydawać. Także to była ostateczność. Czyli fajnie, znaczy to mi się podoba, że są konsekwencje. Są konsekwencje. Co my tutaj mamy? Police will scold you for police will scold you for searching trash. There are less charity events in shelters. Ale oprócz tego nie ma nic. Zniknęły te negatywne, że są ludzie mniej na mnie nastawieni pozytywnie, także to jest nieźle. To, no kurczę. Czyli będę musiał co jakiś czas wydać te 7 funtów na to. Scarf, stay warm for longer after being indoors.
Dobra, tu mamy jeszcze gain hygiene after usage. Dobra, i patrz jeszcze raz, co mam, tak żeby sobie przypomnieć. On chciał mi zabrać te, hygiene decay slower, chciał mi zabrać skarpetki. Skubaniec. Dobra, okej, okay, no to musimy uważać. No, staliśmy się jednocześnie chyba po części narkomanami. Czyli w sumie będziemy, następna nasza postać to był narkoman, a tu proszę bardzo. A myśmy już tutaj zaczęli działać z tym. Ten telefon nic nie ma, najwyraźniej. Do you really need it? I really need to eat. I need to use my payphone. Sure, okay, here you go. Dziękuję. Wiecie, musimy w ogóle pójść gdzieś... Dobra, muszę iść się ogrzać. Bo to najważniejsze, bo przez to mi też szczęście będzie spadać. Także poszukajmy na początku miejsca, gdzie możemy się ogrzać. Na przykład po prostu właśnie pójdziemy tu. Return book. Okej, okay, i możemy znowu pożyczyć książkę? You've already rented a book recently. Dobra, study. Mogę na początku robić study, tak? Ale nie jest źle. Okej. Okay. Studiujmy bardziej? Nie. Na razie nie, bo się ogrzaliśmy i o to mi chodzi. Dobra, jak tam pieseł? 16. Dobra, niech będzie, że pieseł zje. Mamy też lighter. Dobra, mamy też w razie czego piwo, gdybyśmy chcieli. Możemy też podnieść swoją higienę, więc mamy chusteczki. Nie mamy natomiast nic do jedzenia. O, it's an apple, eat it. Już jedliśmy. Okej. Okay. W porządku. I szybko biegamy dzięki temu. Check for change. Nothing chciałem powiedzieć, nie? Dobra, zbieramy śmieci. Ale zasuwamy teraz naprawdę szybko. 16, 18 części. Dobra, to zbieramy dalej. No i tak właśnie ciągnie się change. Powiem szczerze, to jest ciekawa gra. Tylko pytanie brzmi, czy w pewnym momencie nie stanie się bardzo monotonna, tak? Staram się jakby wymyślać też cały czas jakby sposoby na to, co zrobić, żeby jednak... O, jest event. Żeby urozmaicić te gameplaye w przyszłości. There is a book reading that maybe study... O, okej. Okay. Gains will be converted in happiness. Rent a book? Nie mogę, ale study. Niech będzie. You studied for a while. I rzeczywiście mamy super. Okej. Okay. Moglibyśmy jeszcze raz postudiować. Booking to some study gains will be... Dobra, jedziemy. Super. Widzicie? No i dobrze. Mamy 26 punktów z nauki i new perk pro. Increased job success if you studied recently. Increased chance of job buffs. I more cash earned from jobs. No i teraz wszystko związane z pracą, której jeszcze nie mamy. Increased job success if you studied recently. To byłoby ciekawe. Czyli będziemy mogli na początku postudiować, potem pójść do pracy, dzięki czemu to zwiększy nasze szanse na sukces w pracy. Hard worker, increased chance of job buffs. Wiecie co, może weźmiemy to. Też mamy more cash earned from jobs. Albo weźmiemy work ethics, niech będzie. Więcej kasy z pracy. Tylko jeszcze oczywiście nie mamy tego. Nie mamy na razie tego dostępu jeszcze. Sure here. Dziękuję, ja się tu pójdę wymyć. Wash. Co mi nie jest najgorsze miejsce, tak? Jak się w końcu okiełzna. Wydaje mi się, że w przyszłości jak będę robił jakieś miejscówki, będę sobie wybierał, to będę robił po prostu sobie mapkę na kartce. Żeby wiedział, gdzie muszę iść i jak daleko mam co do czego. Check for change. Nothing here. Kurczę, nic nie ma. Co jest tutaj? Soda. To happiness if not hungry and drains hunger. Może być. Na razie nie będziemy z tego korzystać. Możemy sobie... Aha, no właśnie, bo my nie mamy jedzenia, prawda? Także powinniśmy sobie znaleźć coś do jedzenia. Jedzenie, żarcie. O, jest, batoniki ma. Już prawie mamy śmieci zebrane. Batoniki masz, chłopie. Dobra. Kupię trochę batoników od ciebie. Zaraz może zjemy batonik, jak zaraz będziemy szli spać niby. Jeden batonik zjemy. Ale teraz pytanie, if you're not hungry, ale kiedy jestem hungry? Kiedy gra traktuje, że jestem głodny? Maladies. No właśnie, wiecie co? Bo ogólnie to musimy myśleć też o tym, żeby... Dobra, full pewnie będzie zaraz, nie? Już jest full, dobra. Musimy myśleć o tym też, żeby... Tam też jest shelter w ogóle poprzedni. Dobra, jedzenie dla psa, mamy też parasolkę. Rain immunity, o, to byłoby mega. Możemy kupić, wiecie co, full dog hunger, ale my chyba nie mamy, tak? Chyba nie mamy już w ogóle jedzenia dla psa, może trzeba kupić jedzenie dla psa. Ale też myślę o tym, żeby zachować trochę gotówki, wiecie na co. Ale kupię dla psa jedzenie. Dobra, muszę stąd spinkalać, niestety. Przy okazji jeszcze zrzucę, dobra, bo musimy szybko do sheltera się dostać. Już nie mam miejsca, ale to spoko, bo już właśnie zrzucamy collect. Dobra. Jestem mistrzem w zbieraniu śmieci, ewidentnie. Możemy wskoczyć coś tutaj. Wash. Dobra, na razie jest mi ciepło, więc nie muszę się tym przejmować. Nawet, wydaje mi się, nawet jak raz odpoczniemy, jakieś szczury biegały. Jak raz odpoczniemy, to już jest spoko, tak?
jak raz się ogrzejemy, wydaje mi się, że to wystarcza mi. No, muszę do 9 zdążyć, więc tak trochę daleko odszedłem, ale spoko. W zimę nie ma co do parku chodzić, z tego coś zauważyłem. No, jeszcze mi zwolnił pod koniec, gościu. Dobra, idealnie, idealnie. Gain happiness if you rest here in one day, super. Rest. Idziemy odpocząć. No, co my całkiem ładnie najadamy się podczas odpoczynku w schronieniu, nie? As you prepare your bed for sleep, you watch a scuffle break out with the shelter staff. Some crazy guy is fighting to get in. Let me in, for fuck's sake, it's fucking cold out there. The staff members, big and patient, barred away as they explain the rules. It's after curfew now, and he's late. He curses at the staff as he goes back to the street. You look around and see a few beds that aren't being used tonight, and it makes you feel a little guilty, even if you've done nothing. No właśnie, takie zdarzenia się mogą stać. O, dobra, mamy koniec zimy. Czyli myślę, że możemy... An anxiety, the pain, the misery, the emptiness of all. Spada nam zadowolenie, bo nie mamy pigu. Ale może jesteśmy w stanie jakoś nad tym panować. Nomad greatly reduces chance... A wszystko związane z ławkami, zobaczcie. Of being mugged, slightly increased happiness gains from most good events. Okej, okay. I you no longer lose happiness from sleeping outside. Street 10/10, zobacz, to jest ostatni perk, który możemy zdobyć z ulicy. Slightly increase happiness gains from most good events. Myślę, że weźmiemy to. Dobra, moi drodzy, czyli tak, idziemy sobie w takim wypadku teraz do parku. Sprawdzając oczywiście jeszcze rzeczy. Hey, looking, aha! Proszę bardzo. Ciekawe, czy... Jakbym z nim handlował, kiedy szłaby policja, czy to byłoby coś złego? Pewnie tak. Pewnie nie warto. Apple, eat it. Co się będę zastanawiał? Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Możemy w ogóle gdzieś... Nie, to nie możemy się... O, no food, ale jest scrap, dobra. Cyk, just trash. Tu bardzo dobrze, bo akurat jest... Tu jest spoko, bo akurat możemy sobie po prostu posprawdzać te śmietniki. I też przy okazji wymyć się. Więc jest... O, elo. Higiena została? Dobra, good boy. Pogadamy sobie z gościem. I don't really know you. Nie chcesz ze mną pogadać? Dobra, to masz funta. Cheers for the help. Pogadamy sobie teraz z nim? Sorry, nie chcę gadać ze mną, okej. Okay. Wchodzimy. Okej, okay, mamy tak. Picnic, bridge, picnic. Enter. Okej, okay, bag. Proszę bardzo. O, mamy. Co to jest to? You are cold and wet, happiness, czy pada deszcz. Okej, okay, rozumiem. Try spending time inside and waiting for the rain to pass. Camp. Zobaczmy. Enter. There is someone by the tents. This is your reputation. Okej, okay, ale widzę, że nie możemy nic z tym zrobić. Nie mamy chyba za dużej reputacji, żeby móc coś z tym zrobić. Dobra, wychodzimy. Piknik. A mogę jeszcze raz coś zrobić? Bag? Nie. Okej. Okay. Exit. Cyk. No dobra, musimy się gdzieś schować. Bo pada. A to zmniejsza nasze szczęście. No dobra, ale jeszcze tutaj panią poprosimy coś? Może? Nie? Nic? A pani? Jakieś drobne? I short myself. Got any change? Mamy piaseczka ładnego. Put this to good use. O, no właśnie, no wreszcie jakaś miła pani. 19 piece, dobra, niech będzie. Scavenging, rummager. Small chance of finding additional change when searching trash. Chance to find additional scrap when searching trash. Increased scrap capacity. Widzicie, ani razu nie biorę tego scrap capacity, no bo mam bonusy, żeby je wszystkie zrzucać. Small chance of finding additional change. Wiecie co? Wydaje mi się, że to mi się bardziej podoba. Jest szansa, że będziemy znajdować w śmieciach trochę pieniędzy. Dobra, może wiecie co? Może jakaś praca dzienna dzisiaj? Day labor? Czekajcie, tylko na początku musimy coś zjeść. Mamy w ogóle coś do zjedzenia? Mamy jabłko. Zjemy sobie jabłko. Bo wiecie, no, możemy zjeść sobie też batonika, bo to musimy się najeść, żeby ta praca mogła w ogóle się ładnie odbyć. Zróbmy to. Day labor can risk and others may compete. Dobra, yes. Pies jest głodny. No dobra, looking for work, trochę późno jest. Co my tutaj mamy? Odd jobs, I have some things that need to be... Doing around the house. Ok, ask for more, do it for less. Dobra, czyli szansa 67. A jak damy... Może sprawdźmy, co to daje. Do it for less? Jest większa szansa na ten? Nawet nie. Risk chance jest mniejszy, tak? Ok, możemy zrobić. Accept. O, tylko ile czasu minie? The dog is getting hungry.
Yes, you finish some handy, okay. For a stranger, 5. Super. Czekajcie, bo pies jest głodny, tak? Ojej. Już, pies najedzony. Okej, okay. No trzeba na to zwracać uwagę, też musi być dobry moment na to. Dobra, możemy się napić, ale wtedy nie odpocznę, więc muszę wracać już raczej. Nie ma co ryzykować. Check for change, no nic nie ma. Laundry nie musimy na razie korzystać, na szczęście. Jesteśmy przy shelter, tak? To możemy kilka osób jeszcze pogadać z nimi. No sorry. Mi też jest bardzo sorry, że ty jesteś sorry. Nic. A co mam teraz tutaj? Znowu reduces effect of illness. A pan? You seem like you need this. Ja oczywiście, że to potrzebuję. Zobaczmy co... O, 3 mi dał. O kurczę. Mógłbym sobie... 16 funtów mam. Mogę w końcu kupić... Umbrella. Dobra, słuchajcie, kupujemy parasolkę. Gitarę, bo tam gdzieś pisaliście, żeby dobrze kupić. Ale no, gitary nie mam na razie, tak? Dobra, kupiłem parasolkę. Jestem szczęśliwy. Nie mogę na razie tutaj żebrać, bo pan policjant idzie. Dobra, ostatnia osoba. Nic? A pan? To też taka super ostatnia osoba? O, i udało się, proszę bardzo. Begging! Master beggar! Increased begging success during rush hour. Dobra, cash. Rush hour, choice, responses, emotions. Czyli podczas rush hour. Increase cash from begging, a to increase in begging success. A to increase cash. No to może jednak master beggar. Niech będzie. Okej. Okay. No i moi drodzy. Gain happiness if you rest here today. I mamy 7 punktów głodu, ale sobie odpoczniemy, to trochę zregeneruje się trochę, tak? No dobra. Another day is over. After pulling the scruffy blankets off your bed over you, you fall into sleep in moments. You hear someone weeping in the night. Your eyes open to reveal the stained mattress and pine boards of the bunk above you. It sounds like it's actually coming from that bunk. Look. Zobaczmy, o co chodzi. O! Cautiously peeling back your bed covers, you pivot from your bed and stand to see over the top. Your eyes immediately meet with a teary-eyed and scruffy-looking young man. Seems familiar somehow. You give him a look that asks, "You okay?" "Yeah," he whispers. He turns from you onto his side, but then passes you a beer he had hidden in his sleeping bag. "Get this away from me!" You stand there for a moment in a kind of wandering pity before returning to bed. Czyli dostałem alkohol. Ale trochę jestem nieszczęśliwy. Ojej, no, ten anxiety. Companionship i Street Smarts. Mamy dwa nowe achievementy. Nie wiem, co one jeszcze oznaczają, sobie sprawdzę później. Okej. Okay. No tak, ale wiadomo, każdy dzień. Opening up with others has made you feel happier. Jesteśmy jakoś w stanie nad tym panować, jak widzicie nawet, tak? Jesteśmy w stanie jakoś... Czas na naukę, tak? Nothing in here. Muszę też zapamiętać, gdzie ja miałem przejście. Soda. Happiness if you are not hungry. Leave. Przeznaczyć, gdzie ja miałem te miejsce, gdzie mogę robotę zdobyć. Jakieś nowe spodnie? Waterproof. Improved walk speed in bad weather. Tu mamy soda, o znowu. I mamy też jabłko. Kupimy sobie jabłko. To też szczęście podniesie. Dobra, a w ogóle zobaczmy, czy są jakieś city. Cały czas mamy police funding, tak? Czyli, no właśnie. Mamy, no tak, już nie przeszkadza nam już deszcz, także to jest moim zdaniem całkiem spoko. Udało nam się kupić parasolkę. City perks. No dobra, okej. Okay. 100% na jedzenia psa. Wszystko super. Ten telefon albo jest zbugowany, albo coś nie halo. Gościu, pogadaj. Hey, it's you from before, my name is Maggie, nice to meet you. O, proszę bardzo. Have you got time to talk? You wanna share phone numbers? Can we go to the park? Hey dude, nice to meet you. Chyba mnie lubi. Thanks bunch for helping me in the other night. O, proszę bardzo. Me and Joe are very grateful for what you've done. Me and Joe live in the park. Come visit. Can we go to the park? Yeah, I think I'm done for the day anyway. Okej, okay, czekajcie, zobaczymy, coś się wydarzy. No dobra, czyli co, poszliśmy do parku? Okej, okay, teraz wchodzimy do parku. Dobra, wchodzimy do parku. Enter. Tylko pytanie, gdzie on jest? Gdzie są ci ludzie? Ah, to make fun of how you look as you walk away, it's enough to ruin the day. No dobra. Bridge? Enter. Zobaczmy. I don't really know, yeah? Okay. Talk. Hey there, you've been doing some good out there. How about I teach you about how to keep going on the street? Oh, I'm old and I've got a lot of stories that you might find useful. Ooh, but only if you stay kind to the others out there. No dobra. Can you teach me? Well, since you seem to be a good one, here. Listen up, you need to know best stay safe out there. Proszę bardzo, coś, jakąś gwiazdkę, tylko nie wiem, co to znaczy.
Wise words. You seem... Okej, dobra, talk. Can you teach me? No, I already taught you urgently. Wanna share numbers? Sure, let me get my phone out. O, proszę bardzo. You can now call Bill to find out where he is and more. Okej, Bill. Muszę zobaczyć, to on ma, na imię Bill. Mamy przyjaciela Billa. Have you got time to talk? You can come by my place under the bridge in the park. You saved me once, I hope I can repay you. Thanks for the help the other night. No widzicie? Warto pomagać. Okej, trade. Give, get. Ło, możemy za jedno piwo dostać 4 kanapki? Deal. Jasne. Trader. Wiecie co, ale najlepsze jest to, że chyba mogę też oddać drugie piwo, zdobyć kanapki. Ale chyba sobie zostawię jedno piwo. Na wszelkie... Szczególnie, że mam 2 piwa. Jeszcze, tak? I mam teraz jeszcze 4 kanapki. Wiecie co, z drugiej strony? Dobra. Niech b- ale mamy szczęście. Deal. Niech będzie. Czy zdobyłem drugi raz kanapki? O, trochę... Tak. Okej, świetnie. Dobra, mamy 8 kanapek. Super. Myślę, że z głodu na razie nie padniemy. Dobra, jest okej, jest w porządku. Podoba mi się. Miałem dzisiaj pójść postudiować trochę. Leave. Pójdziemy jeszcze do camp, bo ktoś mnie tutaj zawołał. Jak ona tam się nazywała? Nie pamiętam. To ona? Camp talk. Teraz mamy talk, zobaczcie. Have you got time to talk? Hey dude, nice to see you. Maggie. No właśnie, mamy Maggie i mamy Billa. Have you time... Me and Joe live in the park. Come visit. No właśnie. Me and Joe, ale Joe nie widzę. Widzę tylko Billa. You should come see and Joe in the park sometime. Hi, how is... Wanna share numbers? Oh yeah, we can do that. Okay. You can now call Maggie to find out where she is and more. No dobra, na razie z Maggie nie możemy za dużo porobić. Być może potrzebuje jeszcze reputację większą. Być może. No dobra, idziemy przez piknik. Wejdziemy sobie do środka, zobaczymy, coś się uda... Aaaa... You were shooed away by an angry parent. No dobra. Wychodzimy. W porządku, exit. No dobra. To co? Szybkie żeberki... szybkie żeberka. O, wiecie co? To jest nawet fajna nazwa. Szybkie żeberka. Po prostu chodzi o szybkie żebranie, nie? I need change. Okej, świetnie, dziękuję bardzo. Sausage roll. I'm hungry. Should I eat this? Eat it. Zawsze jedz. Wszystko jedz ze śmietników. Już masz... Jesteś wyrobiony w jedzeniu ze śmietników, nie? Wow! A zaraz więcej, rzeczywiście, fajne jest. A wiemy, że podczas rush hour mamy większą szansę na zdobycie, tak? O, patrzcie, ile osób dzisiaj jest dla mnie miłych. To jest niesamowite. O, czy zdobyłem coś w koszu na śmieci, czy nie? What a cute dog. O, proszę bardzo, świetnie. Real estate. No, musimy mieć... No, Jezu, to jest taki ultimate goal, nie? Tej gry chyba, tak mi się wydaje. Vacancies. 60. Cleaning dishes and washing tables. 3 funty, przepraszam, za godzinę. 60 punktów muszę mieć wiedzę. No to widzicie, musimy cały czas studiować, dlatego chciałem pójść też troszkę postudiać. A! Bus service. Możemy szybko się gdzieś przenieść. Travel to by building in this area or move to a new area entirely. Tylko się okaże, że wywali mnie gdzieś, gdzie ja nie chcę być. To ja nie chcę. Nie, ja wolę sam przejść. O, mogę zadzwonić, nie? Check for change. Nie wiem, czy coś zdobyłem, czy nie, w sumie. Nie zauważyłem. Okej, nie mogę też... Muszę też pamiętać, że nie mogę tego robić za bardzo, kiedy są osoby. Czekajcie, bo o trzeciej zamknął... O Jezu, o trzeciej zamknął... O trzeciej... Dobra, już zamknął i tak. Nie zdążę do biblioteki. O trzeciej zamykają. Dobra, to dzisiaj nie będzie biblioteka. Następnego dnia będzie biblioteka. 43 minuty nagrania. Sandwich, eat it. Pewnie. A co się będzie zastanawiał? Może otworzymy sobie konto w banku? Open an account to safely store your money. Open account, £5. Dobra, i możemy też zachować trochę... Dobra, pieniędzy. Okej. Okej, całe wszystkie pieniądze mogę zachować, żeby nie zostać okradzionym, nie? Dobra, deposit. Okej. Leave. Moi drodzy, zrzuciłem wszystkie pieniążki. Tak jest, bo na razie nie... Shelter? Zaraz. Co to jest za shelter? O-o! Charity event... Czekajcie, czy ja się zgubiłem w mieście? Co to jest za shelter? Jego tu nigdy nie było. O-o! Library. Ojej, gdzie ja jestem? Czy jest mój? Może to jest... Kurde, czy ja się zgubiłem? Policja? Nie było tu nigdy policji. Kurczę, w jakim ja parku się znalazłem? O Jezu. O mój Boże. Dobra, muszę znaleźć przystanek autobusowy i pojechać... Aha, nie mam pieniędzy. Jezu, jestem w miejscu, które nie znam. Co to jest za miejsce? Potrzebuję pieniędzy na autobus. Let me check, ok? Oczywiście mam pieniądze na autobus, mogę zawsze wybrać, nie? Dobra, bus. Jedziemy. Residence shelter.
Jedziemy. Tak. Bo kurczę, gdzieś się zgubiłem, nigdy to nie byłem w tym miejscu. Ciekawe, czy to miejsce jest nieskończone? Każda ulica jest nieskończona, czy gdzieś się kończy? Resident Shelter. Dobra, moi drodzy, te autobusy ratują życie. Autobusy ratują życie, jak widzicie zresztą. Dobra, to teraz już zostaniemy przy sklepiku. Stay warm, dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście coraz więcej, tak mi się wydaje, że dostajemy więcej pieniędzy. To jest rush hour, tak czy nie? Nie, evening. Nie pomoże mi. Spare change. Dobra, no nic mi nie pomożesz, chłopcze. Dobra. Dobra, okej, okay, no myślę, że trzeba... Zobacz, sklep pewnie już zamknięty? Nie, no ma jeszcze jakieś rzeczy. Zachowałem trochę pieniędzy na czarną godzinę. Jeszcze panią spytamy i spitalamy. Nie, nie ma nic, dobra. Uuu, prevent next illness if you rest here today. Medical checkup, okej. Okay. Spoko, przyjdą ludzie, ogarną nas. W porządku. Another day is over. You lay down in your bunk and stare at the ceiling for a while before you sleep. Each day you feel yourself becoming a little less yourself. It takes a hard heart to survive out here and the streets are attuned to forging one. After an hour or so you feel tired enough to sleep. Everyone else is already snoring. Across from you, you see a young man sleeping with his rucksack on his chest. The bag is open. See if you can grab something? Nie będziemy okradać. No, that's not who you are. You turn away from the temptation and you do your best to sleep. It's a small thing, but you feel a little proud of yourself. Więc jak będziemy pewnie grać tym rzezimieszkiem, który będzie kradł i tak dalej, to raczej reputacji nie będziemy dbać o reputację, prawda? Na razie dbamy o reputację. Anxiety, the pain, the misery, the emptiness of all. No dobrze, moi drodzy, to na tym kończymy ten dzień. Wiadomo, nie ma co zbierać, bo i tak dzień się nie zapisze. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Dawno nie musiałem psa karmić w sumie. Wydaje mi się, że pies sobie całkiem daje radę ostatnio. Mamy też całkiem dużo punktów tutaj, jak zobaczmy, jakie maladies mamy. Dirty clothes, a no właśnie. Trzeba w końcu uprać nasze ciuchy. Być może trzeba będzie też ogarnąć bank, tak? Ja myślę, że sobie dzisiaj podczas montażu po prostu narysuję mapkę, żebym wiedział, w którą stronę są jakie budynki po kolei. Dzięki temu będę wiedział, którędy chcę pójść, jeżeli będę musiał pamiętać, że muszę gdzieś pójść koniecznie w dane miejsce. No i Blaze Addict, tak? No trzeba na to uważać. Musimy zdobyć pigułę też przy okazji. W którymś momencie. Cały czas mamy jeszcze to, mamy welfare cuts, mamy to perki, to znacie. Także moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tylko wydaje mi się, że miałem 8 kanapek. Czy ktoś mnie gdzieś okradł? Nie? Tak mi się wydawało, że miałem 8 kanapek. Nie zjadłem ich wszystkich, na pewno. Tak mi się wydaje. Kurczę, to trzeba by zobaczyć. Zresztą muszę wyrzucić ten skrab z siebie. Ale to wszystko w kolejnym odcinku, więc ode mnie jak zawsze wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!